Ksia zaharrił pił się i wleczył alarm z luzby w panikę, ale incydent zamieciono pod dywan. Ksia zaharry w swojej autobiografii z parę opowiada o wielu szczegółach swojego prywatnego życia. Ale wszystko wskazuje na to, że esej takie, które celowo postanowił ominąć w swojej opowieści. W brytyjskich mediach wypowiedział się były funkcjonariusz ochrony palacu, który przywołał historię sprzed 10 lat. Pijany Ksia zaharry zaleczył niechcący alarm w St. James Palace i sprawił, że ochrona wpadła w panikę i szybka mobilizacja. Sprawa, jak się okazało, została zamieciona pod dywan. Był rok 2012, a Ksia zaharry miał 27 lat. Na jednej z imprez postanowił zabalować tak mocno. Zwracając do apartamentu w St. James Palace runął na ziemię przy budce strażniczej. Młodszy syn króla Karola III zrobił to tak niefortunnie, że uruchomił niechcący alarm. Minęła chwila, a zestresowani szlankowie palacowej służby szybkiego reagowania przybyli na miejsce. Pojawiło się również dwóch uzbrojonych funkcjonariuszy medpolicy. Członek palacowych służb bezpieczeństwa opowiedział w rozmowie z dziennikiem THS-u o tej szokującej sytuacji. Ksiądz miał być kompletnie pijany i nie mieć kontaktu z rzeczywistością, Harry był w tamtej chwili wrakiem. Leżał na ziemi i był kotelcos bez sensu, wspomniał funkcjonariusz, który poprosił o anonimowość. Kiedy próbowaliśmy go podnieść, niej współpracowali był agresywny, dodał mężczyzna. Funkcjonariusz, który rozmawiał z THS-u, pracował w palacowych służbach ochrony przez ponad 10 lat. Po tym, jak był raniony w Afganistanie i niezdolny do dalszej służby na misji. Przyznał, że Ksia zaharry również był w chwili pijackiego incydentu członkiem armii. Ale w tych konkretnych dniach nie pełnił akurat służby. Poszedł więc najpewniej zabawić się z przyjaciółmi. Mężczyzna powiedział również, że incydent został zgłoszony do przelozonego, ale ten następnego dnia nalegał. Aby nie mówić o nim głośno, by uniknąć skandalu. Karol III podjął decyzję w sprawie Harry'ego. Nie zważał na zdanie Williama. Wyjazd na koronację Karola i... Tyle trzeba zapłacić za lot, noclegi i wyżywienie. Nareszcie dobre wieści z brytyjskiego dworu. Kolejne royal baby w drodze.